Salon warszawski. Kilku wielkich urzędników, kilku wielkich literatów. Kilka dam wielkiego tonu, kilku generałów i sztabsoficerów. Wszyscy inkonito piją herbatę przy stoliku, bliżej drzwi kilku młodych ludzi i dwóch starych Polaków. Stojący rozmawiają z żywością, towarzystwo stolikowe mówi P.O. francusku, przy drzwiach P.O. polsku. Przy drzwiach. Zenon Niemojewski. Do Adolfa. To i u was na Litwie toż samo się dzieje. Adolf. Ach, u nas gorzej jeszcze, u nas krew się leje. Nie Mojewski. Krew. Adolf. Nie na polu bitwy, lecz pod ręką kata. Nie od miecza, lecz tylko od pałki i bata. Rozmawiają ciszej, przy stoliku hrabia. To bal był taki świetny i wojskowych wiele. Francuz. Ja słyszałem, że było pusto jak w kościele. Dama. Owszem, pełno. Hrabia. I świetny. Dama. O tym mówić długo. Kamerunkier. Służono najniezgrabniej, choć z liczną usługą. Nie miałem szklanki wina, ułamku pasztetu. Tak zawalono całe wniście do bufetu. Dama i? W sali tańców zgoła nic nie ugrupowano. Jak na raucie angielskim po nogach deptano. Dama druga. Bo to był tylko jeden z prywatnych wieczorów. Szambelan. Przepraszam, bal proszony, mam dotąd bilety. Wyjmuję invitacje i pokazuję, wszyscy przekonywają się. Dama i? Tym gorzej. Pom drugie szano grupy, toalety. Nie można było zgoła ocenić ubiorów. Dama druga. Odtąd jak nowosiłców wyjechał z Warszawy. Nikt nie umie gustownie urządzić zabawy. Nie widziałam pięknego balu ani razu. On umiał ugrupować bal na kształt obrazu. Słychać między mężczyznami śmiech. Dama i. Śmiejcie się, państwo, mówcie, co się wam podoba. A była to potrzebna w Warszawie osoba. Przy drzwiach. Jeden z młodych. Sykowski uwolniony. Adolf. Ja znam Cichowskiego. Właśnie byłem, chciałem się dowiedzieć od niego, żeby między naszymi na Litwie rozgłosić. Zenon Niemojewski. My powinniśmy z sobą łączyć się i znosić. Inaczej, rozdzieleni, wszyscy zginiemy marnie. Gadają ciszej. Młoda dama, przy nich stojąca. A jakie on okropne wytrzymał męczarnie. Rozmawiają przy stoliku. Generał do literata. Ale przeczytaj wreszcie, dajże się uprosić. Literat. Ja nie umiem na pamięć. Generał. Zwykłeś z sobą nosić. Masz przy sobie pod frakiem, a widzę okładki. Damy chcą słyszeć. Literat. Damy? A. To literatki. Więcej wierszy francuskich na pamięć umieją. Niżli ja. Generał. Idzie mówić z damami. Tylko niechaj panie się nie śmieją. Dama. Macie robić lekturę. Przepraszam, choć umiem. Po polsku, ale polskich wierszy nie rozumiem. Generał. Do oficera. Ma rację po części, bo nudne po trochu. Pokazuje na literata. Opiewa tysiąc wierszy o sadzeniu grochu. Do literata. Czytajże, jeśli ciebie nie będziemy słuchali. To patrz. Pokazując na drugiego literata. Ten nam gazeciarz sfery my wypali. Śliczna byłaby wszystkim słuchaczom przysługa. Patrz, jak się on zaprasza, jak śmieje się, mruga. I usta już otworzył jak zdechłą ostrygę. I oko zwrócił wielkie i słodkie jak figę. Literat. Do siebie. Wychodzą. Do generała. Długie wiersze, ja bym piersi strudził. Generał. Do oficera. Dobrze, że nie chce czytać, bo by nas zanudził. Młoda dama. Oddzielając się od grupy młodszej, ode drzwi, do stolika. A to jest rzecz okropna, słuchajcie, panowie. Do Adolfa. Niechaj pan tym ich mościom o cichowskim powie. Oficer wyższy. Sykałski wypuszczony. Hrabia. Przesiedział lat tyle. W więzieniu. Szambelan. Ja myśliłem, że leżał w mogile. Do siebie. O takich rzeczach słuchać nie bardzo bezpiecznie. A wyjść w środku powieści byłoby niegrzecznie. Wychodzi Hrabia. Wypuszczony. To dziwna. Adolf, nie znaleźli winy. Mistrz ceremonii. Ktoś tu mówi o winach, są inne przyczyny. Kto długo był w więzieniu, widział, słyszał wiele. A rząd ma swe widoki, ma głębokie cele, które musi ukrywać. To jest rzecz rządowa. Tajniki polityczne, myśl gabinetowa. To się tak wszędzie dzieje, są tajniki stanu. Ale pan z Litwy. A. A. To jest dziwno panu. Panowie na wsi, to tak chcecie o cesarstwie. Wiedzieć wszystko, jak gdyby o swym gospodarstwie. Uśmiecha się kamerunkier. Pan z Litwy i po polsku. Nie pojmuję wcale. Ja myślałem, że w Litwie to wszystko Moskale. O Litwie dali Bógże. Mniej wiem niż o Chinach. Konstytuczne coś raz pisał o Litwinach. Ale w innych gazetach francuskich en i słowa. Panna. Do Adolfa. Niech pan opowie, to rzecz ważna, narodowa. Stary Polak. Znałem starych Cichowskich, poczciwa rodzina. Oni są z Galicji. Słyszałem, że syna. Wzięli i zamożyli, mój krewny daleki. Nie widziałem go dawno, o ludzie. O wieki. Trzy pokolenia przeszły, jak nas przemoc dręczy. Męczyła ojców naszych, dzieci, wnuków męczy. Adolf. Wszyscy zbliżają się i słuchają. Znałem go będąc dzieckiem, był on w ten czas młody. Żywy, dowcipny, wesul i sławny z urody. Był duszą towarzystwa, gdzie się tylko zjawił. Wszystkich opowiadaniem i żartami bawił. Lubił dzieci i często brał mnie na kolana. U dzieci miał on tytuł Wesołego Pana. Pamiętam włosy jego, nieraz ręce moje. Plątałem w jasnych włosów kędzierzawe zwoje. Wzrok, pamiętam, musiał być wesoły, niewinny. Bo kiedy patrzył na nas, zdawał się dziecinny. I patrząc na nas, wabił nas do swej źrenicy. Patrząc nań, myśleliśmy, ześmy rówiennicy. On w ten czas miał się żenić, pomnę, ze przynosił. Dzieciom dary swej przyszłej i na ślub nas prosił. Potem długo nie przyszedł i mówiono w domu. Że nie wiedzieć, gdzie zniknął, umknął pokryjomu. Szuka rząd, ale śladu dotąd nie wytropił. Na koniec powiedziano zabił się, utopił. Policja dowodem stwierdziła domysły. Znaleziono płaszcz jego nad brzegami Wisły. Przyniesiono płaszcz żonie, poznała on zginął. Trupa nie znaleziono i tak rok przeminął. Dlaczegoż on się zabił? Pytano, badano. Żałowano, płakano, wreszcie zapomniano. I minęło dwa lata. Jednego wieczora. Więźniów do Belwederu wiedziono z klasztora. Wieczór ciemny i drżysty, nie wiem, czy przypadkiem. Czy umyślnie ktoś był tej procesy świadkiem? Może jeden z odważnych warszawskich młodzieńców, którzy śledzą pobytu i nazwiska jeńców. Warty stały w ulicach, głucho było w mieście. Wtem ktoś z muru krzyknął, więźnie, kto jesteście? Sto ozwało się imion, wśród nich dosłyszano. Jego imię i żonie nazajutrz znać daną. Pisała i latała, prosiła, błagała. Lecz prócz tego imienia nic nie posłyszała. I znowu lat trzy przeszło bez śladu, bez wieści. Lecz nie wiedzieć kto szerzył w Warszawie powieści. Że on żyje, że męczą, że przyznać się wzbrania. I że dotąd nie złożył żadnego wyznania. Że mu przez wiele nocy spać nie dozwolano. Że karmiono śledziami i pić nie dawano. Że pojono opium, nasyłano strachy. Larwy, że łoskotano w podeszwy, pod pachy. Lecz wkrótce innych wzięto, o innych zaczęli. Mówić, żona płakała, wszyscy zapomnieli. Aż niedawno przed domem żony w nocy dzwonią. Otworzono, oficer i żandarm pod bronią. I więzień. On, każą dać pióra i papieru. Podpisać, że wrócony żywy z Belwederu. Wzięli podpis i palcem pogroziwszy, jeśli. Wydasz. I nie skończyli, jak weszli, odeszli. To on był. Biegę widzieć, przyjaciel ostrzega. Nie idź dzisiaj, bo spotkasz pod wrotami szpiega. Idę na zajutrz, w progu policyjskie drabić. Idę w tydzień, on sam mnie nie przyjmuje, słaby. Aż niedawno za miastem w pojeździe spotkałem. Powiedziano, że to on, bo go nie poznałem. Utył, ale to była okropna otyłość. Wydała go zła strawa i powietrza zgnilość. Policzki mu nabrzmiały, pożółkły i zbladły. Wczoraj zmarszczki pół wieku, włosy wszystkie spadły. Witam, on mnie nie poznał, nie chciał mówić do mnie. Mówię, kto jestem, patrzy na mnie bezprzytomnie. Gdym dawnej znajomości szczegóły powiadał. W ten czas on oczy we mnie utopił i badał. Ach! Wszystko, co przecierpiał w swych męczarniach dziennych. I wszystko, co przemyślił w swych nocach bezsennych. Wszystko poznałem w jednej chwili z jego okaz, Bo na tym oku była straszliwa powłoka. Źrenice miał podobne do kawałków szklanych. Które zostają w oknach więzień kratowanych. Których barwa jest szara jak tkanka pajęcza. A które, patrząc z boku, świecą się jak tęcza. I widać w nich rdzę iskry, ciemne plamy. Ale ich okiem na wśkruś przebić nie zdołamy. Straciły przezroczystość, lecz widać powierzchu. Że leżały w wilgoci, w pustkach, w ziemi, w zmierzchu. W miesiąc poszedłem znowu, myśliłem, że zdoła. Rozpatrzyć się na świecie i pamięć przywoła. Lecz tyle tysięcy dni był pod śledztwa probą. Tyle tysięcy nocy rozmawiał sam z sobą. Tyle lat go badały mękami tyrany. Tyle lat otaczały słuch mające ściany. A całą jego było obroną, milczenie. A całym jego były towarzystwem, cienie. Że już się nie udało wesołemu miastu. Zgładzić w miesiąc naukę tych lat kilkunastu. Słońce zda mu się szpiegiem, dzień donosicielem. Domowi jego strażą, gość nieprzyjacielem. Jeśli do jego domu przyjdzie, kto nawiedzić? Na klamki trzask on myśli zaraz, idą śledzić. Odwraca się i głowę na ręku opiera. Zdaje się, że przytomność moc umysłu zbiera. Czcina usta, by słowa same nie wypadły. Oczy spuszcza, by szpiegi z oczu co nie zgadły. Pytany, myśląc zawsze, że jest w swym więzieniu. Ucieka w głąb pokoju i tam pada w cieniu. Krzycząc zawsze dwa słowa: nic nie wiem, nie powiem. I te dwa słowa i jego stały się przysłowiem. I długo przed nim płacze na kolanach żona. I dziecko, nim on bojaźń i wstręt swój pokona. Przeszłą niewolę lubią opiewać więźniowie. Myśliłem, że on ją nam najlepiej opowie na w spod ziemi i spod straży zbirów. Dzieje swe, dzieje wszystkich polski bohaterów. Bo teraz Polska żyje, kwitnie w ziemi cieniach. Jej dzieje na Sybirze, w twierdzach i więzieniach. I cóż on na pytania moje odpowiedział? Że o swoich cierpieniach sam już nic nie wiedział. Nie pomniał. Jego pamięć zapisana cała. Jak księga herkulańska pod ziemią zczerniała. Sam autor Zmartwychwstały nie umie w niej czytać. Rzekł tylko, będę o to Pana Boga pytać. On to wszystko zapisał, wszystko mnie opowie. Adolf łzy ociera. Długie milczenie. Dama młoda. Do literata. Czemu to o tym pisać nie chcecie, panowie? Hrabia. Niech to stary Niemcewicz w pamiętniki wsadzi. On tam, słyszałem, różne szpargały gromadzi. Literat i. To historia. Literat dwa. Straszna. Kamerunkier. Dalbóg wyśmienita. Literat i. Takich dziejów słuchają, lecz kto je przeczyta. I proszę, jak opiewać współczesne wypadki. Zamiast mitologii są naoczne świadki. Potem jest to wyraźny, święty przepis sztuki. Że należy poetom czekać aż, aż. Jeden z młodzieży. Póki Wieleż lat czekać trzeba, nim się przedmiot świeży. Jak figę ucukruje, jak tytuń uleży. Literat i. Nie ma wyraźnych reguł. Literat 2. Ze sto lat. Literat i. To mało. Literat 3. Tysiąc, parę tysięcy. Literat 4. A mnie by się zdało, że to wcale nie szkodzi, że przedmiot jest nowy. Szkoda tylko, że nie jest polski, narodowy. Nasz naród się prostotą, gościnnością chlubi. Nasz naród scen okropnych, gwałtownych nie lubi. Śpiewać na przykład wiejskich chłopców zalecanki. Trzody, cienie, sławianie my lubimy sielanki. Literat i. Spodziewam się, że panu przez myśl nie przejedzie. Aby napisać wierszem, że ktoś jadał śledzie. Ja mówię, że poezji nie ma bez poloru. A po ule być nie może tam, gdzie nie ma dworu. Dwór to sądzi o smaku, piękności i sławie. Ach, ginie Polska. Dworu nie mamy w Warszawie. Mistrz ceremonii. Nie ma dworu. A to mnie dziwi niepomału. Przecież ja jestem mistrzem ceremoniału. Hrabia. Cicho do mistrza. Gdybyś namiestnikowi wyrzekł za mną słówko. Moja żona byłaby pierwszą pokojówką. Głośno. Ale próżno nie dla nas wysokie urzędy. Arystokracja tylko ma u dworu względy. Drugi hrabia. Niedawno kreowany z mieszczan. Arystokracja zawsze swobód jest podporą. Niech państwo przykład z Wielkiej Brytanii biorą. Zaczyna się kłótnia polityczna, młodzież wychodzi. Pierwszy z młodych. A O, Oto kija. A g. O to stryczka, haku. Ja bym im dwór pokazał, nauczyłbym smaku. N. Patrzcie, coś my tu poczniem, patrzcie, przyjaciele. Otoż to jacy stoją na narodu czele. Wysocki. Powiedz raczej, na wierzchu. Nasz naród jak lawa. Z wierzchu zimna i twarda, sucha i pługawa. Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębij. Prywajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi. Odchodzą.